kapitana Sportu Eba. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy tutaj, bo nadciąga wiatr od morza, ma przyjść sztorm. No, ma być 8-9 skali Beauforta. A jutro w Pecku, jak to mówią Kaszebi, mają się odbyć zaślubiny Polski z morzem. Ale się dowiedziałem, że tam podobno ten namiot, co rozstawili na rynku, to już go zdjęli, bo się boją, że go wiatr podrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy do morza, otwartego morza, bo tu jest wyjście z portu Łeba na otwarte morze. No trochę wieje tutaj, ale to jeszcze nie tak mocno. Czwórka jak na razie jest. Jak ja to czuję w kościach, nie? No tutaj mam jachtowy port. No, ale zimy nie ma, to wiadomo, to jeszcze łódki stoją na wodzie. Lodu nie, nie ma, śniegu nie ma. No, tutaj brzozy są dwie. Nawet. No i radar, no wiadomo, radar. Radar wykrywa wszystkie jednostki, które są na horyzoncie tego radaru. Czyli, no, kapitana portu wie i straż graniczna też jest, nie? No. Tam mamy krzyż. Biorą ryby? Co złapaliście? Śledzia. Śledzia złapali. No bo dorsza nie wolno łowić. Nawet na wędrówce już. Niestety. Tutaj chciałem powiedzieć, że w Łebie trwa protest, bo od nowego roku nie można wypływać na rejsy wędkarskie, tak zwane turystyczne. No i ci wszyscy, co mają te stateczki małe, co wypływali co roku z turystami na ryby, no teraz nie mogą wypłynąć i no, stracili pracę po prostu i rząd im nic w zamian, no podobno to Unia zarządziła, no ja przepraszam bardzo, Unia nie Unia, ale ludzie chcą mieć pracę, dlaczego nasze jednostki pływać nie mogą na ryby z wędkarzami, no chore to wszystko, a Rosjanie łapią skolko ugodno, wiadomo, ich Unia Europejska nie dotyczy. Tutaj mamy maszt i tu mamy, widać, latarnię u góry 3. No tutaj też jest specjalne oprzyrządowanie. No i takie radarowe te odbicia. 3 kN na metr kwadratowy dopuszczane w każdej naprzeża. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Tu widać wyjście z portu Łeba. No wiatr jest od lądu, proszę Państwa, także bo nieraz wiatr idzie od morza, to się robi taka cofka i, no i woda wychodzi prawie na brzeg. Potrafi tak nieraz to robić też. Ale dzisiaj wiatr mamy od lądu, więc woda nie rośnie w kanale. Proszę bardzo, radar się kręci. I to wszystkich nęci. No. Proszę Państwa, jaka to jest zima? Mamy dzisiaj którego? Którego? 9. I proszę Państwa, czuje Pani zimę? Proszę, wiosna to... Musi być wiosna. A czy Pani widziała ten śnieg w tym roku? Nie, nie było. Chyba też nie było. Nie wiem. Chyba już nie zobaczymy śniegu w tym roku. O, ale długa równo, bo aż pruwa ten piasek, o, proszę bardzo. I do morza ucieka ten piasek. No, jak pogłębiają, to piasek na plażę wywalają. A teraz wiatr wywiewa do morza piasek, proszę. Tutaj mamy tą maszynownię. O, dobrze dmucha teraz. Czuję w plecach wiatr od lądu w stronę morza. No ale to powoduje to, że nie ma fali. Nie ma fali, bo no, woda jest pomarszczona, fale są bardzo niziutkie, żadna fala taka fala. Wejście 183, kamera też tu jest, widzicie? Filmuję. Ja pierdzę. Tu, proszę bardzo, tu jest morze. Uwaga, zakaz wyjścia na falochron i kąpiel w kanałach, które rozumiemy, portowych. Idziemy dalej. Tam jest zakaz kąpieli, proszę bardzo, znak, ale tam ludzie tego nie przestrzegają i się kąpią nieraz. Tak to wygląda.
Jedziemy do latarni morskiej. Po prawej stronie czerwona, po lewej zielona. No tak musi być oznakowane, żeby statki wiedziały, gdzie prawa, gdzie lewa burta. Też mają oznakowanie. No. Latają tutaj ptaki nadmorskie. No i tu są wydmy. Na wydmach tam. W zeszłym roku tam na wydmach po ślubie żeśmy się opalali, nie? I filmy kręcili, nie? Pamiętasz? Tak. To było? No bo ślub braliśmy dokładnie którego? Powiedz. 16 sierpnia w Łebie. A teraz nam się tak Łeba podobała, że nawet Sylwestra spędziliśmy w Łebie. No i pewnie, może tu zasumujemy na dobre. Co, Sylwia? No. Jesteś za? No. A jestem za, a nawet przeciw. O, tu mamy koło ratunkowe. I tu się łapie te ryby. Biorą. Biorą, ale co? Śledzie? Tak. Śledzie biorą. Bo dorszy nie łapiecie chyba już. Dorszy to już żeśmy zawieźli do tego, do wędzarni. Ale ludzkie łapią. I tam, bo nie mają zakazu. O, biorą. Śledzie biorą. O, to są śledzie. O. To są śledzie. Co, do solenia będą. Ach jak, a co? Śledzie są, skaczą. Śledzie są ruchome. Żywe. Idziemy dalej. Jesteśmy przy latarni morskiej, czerwonej. I tam widać już wyjście do portu. Tam jest właśnie ten falochron od morza chroniący. No i tam jest zielona latarnia. Także trzeba trafić między zieloną a czerwoną latarnię, jak się wpływa do portu, żeby wejść dobrze do... No tutaj swego czasu ten piracki okręt taki, Tenega chyba się wsadził na mieliznę tutaj gdzieś w kanale. To jest syrena. Ojej, ale buchnęło. No tutaj mamy już ten wejście do portu. No i myślałem, że będzie fala, a to nie ma, bo wiatr od lądu, nie od morza. Także zapraszamy na wczasy do Łeby. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński i... Sylwia. Pozdrawiamy. Z Łeby. Ahoj.